Tragedia Beaty Szydło, byłej premier, gwiazdy PiSu, zaczyna się nie w marcu tego roku, kiedy staje w opozycji do Jarosława Kaczyńskiego. Ta tragedia zaczyna się tak naprawdę 6, a może i nawet więcej niż 6 lat temu. Becia została trochę pozamiatana. Na szczęście mamy prawdomównego Jarosława, który wyraźnie stwierdza, że demagogia Tuska o 100 miliardach, które ukradli, to jest bzdura, bo oni może coś i ukradli. I nawet może wiedzą co. Ale tak naprawdę to wy musicie przeczytać między wierszami, kto ma w tym wszystkim rację. Ta władza w dalszym ciągu chce się posługiwać fałszywą propagandą. Osobiście naprawdę po ostatnich informacjach zaczynam żałować, że pogoniliśmy w pizdu PiS. No trochę to tak nie wyszło, jak powinno wyjść, ale dobra, że pogoniliśmy tych złodziei w pizdu. A wiecie dlaczego? Bo Jacek Sasin okazuje się naprawdę dobrym człowiekiem. On chciał zrobić sieć kawiarni dla biednych ludzi, w których mogły sobie kawkę prawie za darmo walnąć, dostać długopisik i wszystko było brandowane Sasin Cafe. Grosza nie wydał Państwowy Komitet Wyborczy PiSu na te. Cześć. Przez chwilę zastanawiałem się, jak zacząć ten materiał, bo dalej mam w głowie ten ciemny materiał z wczoraj, gdzie mówiłem o śmierci, o problemach i tak dalej, ale postanowiłem dzisiaj ten materiał rozpocząć od pewnej lekcji. Lekcji, której nikt nie powinien tak naprawdę w życiu wziąć, bo jak ktoś weźmie to, co byle jaki Patryk mówi na serio, to naprawdę stanie się nieukiem, debilem, a może bym powiedział nawet, no dobra, nie powiem tego, bo to by było może krzywdzące dla tej grupy społecznej, ale posłuchajcie, jak Patryk Jaki wypowiada się o markach samochodów. Lamborghini Gate. Stonoga ogłosił, że za dostarczenie mu haków na Stanowskiego, twórcy kanału Zero, wypożyczy na miesiąc niebieskie Lamborghini. Patryk, no żeż ty kurna mać. Ja rozumiem, że jak jedziesz do Genewy i jesteś Włochem, to mówisz, że jedziesz do Genewy. Ja rozumiem, że jak masz okulary Armaniego, notabene tak jak ja mam, to mówisz Giorgio Armani. Ale nie mówi się Lamborghini Matole, mówi się Lamborghini. Dzieci, nie mówcie jak Patryk. Dzieci, mówcie jak mówią normalni ludzie. Lamborghini. Patryk, błagam, nie Lamborghini, Lamborghini. A więc jeżeli następnym razem zobaczycie Patryka pieprzącego głupoty, to uwierzcie mi, że on nie tylko mówi na te super samochody Lamborghini. Dzieci, mówcie Lamborghini. On mówi na wszystko inne, co jest prawdą, kłamstwo, a to, co jest kłamstwem, prawda. Bo Patryk Jaki zapędził się tak daleko w swoich pierdołach, że nawet Lamborghini nie potrafi go wyprzedzić. Dzieci, nie mówcie w domu Lamborghini. Bo nie daj Boże, tato się okaże fanem motoryzacji i was wyśmieje. Lamborghini. Co ciekawe, nawet Krzysztof Stanowski, mimo że jest pisiorem, potrafi powiedzieć bardzo poprawnie. Lamborghini. Genewa i Giorgio Armani to są, Patryk, wyjątki. Tak jak ty jesteś wyjątkiem, ale nie jest wyjątkiem kto inny jak Beata Kempa. Wróć, gdzie Kempa? O Kempie też szykuję materiał dosyć mocny, bo się rusza pewne śledztwo w jej sprawie, ale jak Beata Szydło. Jeśli tak bardzo nie chcecie mnie w kierownictwie PiS, to powiedzcie to publicznie, a nie biegacie anonimowo szeptać dziennikarzom. Odwagi, panowie. Wielu z nas w tej chwili myśli sobie, że no Becia, zasłużyłaś sobie na to, co zrobiłaś. Becia, zrobiłaś krzywdę Jarosławowi, to zemsta była oczywista. Ale musicie też zrozumieć, że cała chryja z Beatą i z tym jej ego, które zostało wyniesione z roli gdzieś tam w Małopolsce, jak Beata orała pługiem, koniem albo jakimś innym osłem pole i nagle przychodzi ktoś i mówi, będziesz panią premier, bo potrzebujemy prostej baby z pola. Beci ego wtedy zostało tak dowartościowane, że nawet te broszki, które tutaj miała przypinane, nie było w stanie przyćmić jej ega. Beata wtedy uwierzyła, że może być kim zechce, że była premierem, może być prezydentem. Beata wtedy zrozumiała, że moc jest po jej stronie, ale Beata zapomniała, że moc dał jej pewien mały satrapa z Żoliborza, który w każdej chwili mógł po prostu ją ściąć i przyszła ta chwila, kiedy ją ściął. I nie było to 6 lat czy tam 7 lat temu, kiedy powiedział, że format Beaty się skończył i wystawiamy amerykańskiego Mateusza.
Było to może nawet 5 lat temu, kiedy Beata chciała, ale nie dostała apteki ministerialnej, mimo że było to straszne, że premier Szydło nagle będzie, nie wiem, wiceministrem odrobienia niczego. No ale Becia chciała i też gówno dostała. Czas mijał, Becia siedziała w Brukseli i w pewnym momencie z 2023 roku, czyli całkiem niedawno, przychodzi Jarosław Kaczyński na konferencję i mówi wprost: kobieta nie będzie rządzić. Znaczy nie, powiedział trochę inaczej. Kobieta nie będzie kandydatką na prezydentkę Polski z ramienia PiSu. I w tym momencie Becia i wszystkie inne dziewczyny, chciałem powiedzieć króliczki Kaczyńskiego, ale dziwnie to brzmi, że kaczka ma swoje króliczki. No dobra, nieważne. Że dziewczyny Kaczyńskiego nagle zostały ścięte. I Beata postanowiła się zemścić. Następnie pojawiły się wybory do samorządów. Samorządowe tak zwane wybory. Beata stanęła na czele frakcji, która odcięła się od Kaczyńskiego, bo jak przyszło do głosowania nad kandydaturą marszałka województwa małopolskiego, to nominat Kaczyńskiego, który przyjechał w teczce, Sasina, cholera, o Sasinie będziemy jeszcze dzisiaj gadać, ale który został przywieziony przez Sasina i innych do Małopolski, łącznie z prezydentem, znaczy z tatą prezydenta, znaczy powróć, z tatą Andrzeja Dudy, cholera jasna, pojawił się niejaki poseł z PiSu. 5 razy chłop nie był w stanie uzbierać większości, mimo że większość w Małopolsce należy do PiSu. Dlaczego? Dlatego, że Becia podzieliła na frakcję pisowską watachę w Małopolsce i postanowiła pokazać, jakie ma pazury. Powiedziała sobie tak: Jarek, ty mnie nie widzisz na prezydenta, to ja nie widzę twojej marionetki na stanowisku marszałka. Komentarze, jakie pojawiają się pod wpisem Beaty Szydło, który przed chwilą wam cytowałem, są naprawdę tragiczne. To wyraźnie pokazuje, że internauci mają już dosyć wiejskiej, babskiej, znaczy nie chcę obrażać kobiet, ale baba oderwana od pługa zawsze będzie babą, tak? Czasami może skończy studia, chyba że jest to kolegium humanum, to się wtedy nie liczy, ale Becia, byłaś i jesteś babą oderwaną od pługa, bo mówisz o swoich kolegach, którzy po cichaczu latają, a ty nie potrafisz załatwić sprawy po cichaczu, więc internauci postanowili cię grubo dojechać. Becia, chłopie, nie płacz na wizji, tylko wracaj do obory, gdzie twoje miejsce. Czekaj spokojnie na mundurówkę, która cię zakuje w kajdany i doprowadzi do aresztu. Ciesz się życiem, w końcu jesteś babcią. No i właśnie, tu zapomniałem wam powiedzieć, bo Becia, znaczy pani premier Szydło, miała wiele wcieleń. Po pierwsze, nie wiem czy pamiętacie, Beata była dumna ze swojego syna, który był księdzem. Później była mniej dumna z Tymoteusza, bo Tymoteusz spłodził dziecko jako ksiądz. Później była jeszcze mniej dumna, bo okazało się, że ta, której spłodził Tymek dziecko, jest nieletnia. Na koniec ten wstyd spowodowany tym wszystkim doprowadził do tego, że syn Beci musiał zmienić nazwisko, wziąć robotę w spółce zależnej Orlenu gdzieś tam w pizdu na końcu świata. Co prawda, czepał grubą kasę, ale ani się nie nazywał już Szydło, ani nie był ze swoją mamusią. Tak zapomniałem wam o tym powiedzieć. Ale pojawiają się też inne komentarze. To jak to było? To się po prostu należało? Strasznie mi pani szkoda, strasznie. I jest jeszcze jeden mój ulubiony, który no, odnosi się bardzo, bardzo dobrze i trafnie do wylewania krokodylich łez przez Beatę zamiast załatwiania spraw po męsku. No dobra, a czemu pani to pisze publicznie, a nie do nich? Stary, dlaczego Becia to pisze publicznie? To jest proste. Po pierwsze, nikt jej nie wpuszcza już na Nowogrodzką. Nie ma tam wejścia. Po drugie, nie wiedzą jak to zrobić, ale ją wyłączyli z zarządu PiSu. Po trzecie, nikt nie chce z nią rozmawiać, bo wszyscy się boją, że zostaną ścięci ostatnim, albo nie, ostatkiem sił Jarosława, zostaną po prostu ścięci. Dowodem na to, że krzykacze pisowscy naprawdę są osrani, bo nie chcą stawać ani po stronie Beaty, ani po stronie Jarosława, jest nie kto inny jak pan Tarczyński, który na swoim X-ie pisze: nie kłóćcie się. Co to znaczy, Dominik, nie kłóćcie się? Przecież w waszej firmie, w cudzysłowie firmie PiSie, kłótnia jest na porządku dziennym. I oczywiście możemy myśleć, że Dominik chce spokoju. Dominik po prostu się boi, że gówno, które właśnie się rozlewa w PiSie, jego także ochlapie. A i on,
i Becia, i wszyscy inni w PiSie mają dzisiaj 3 miliardy powodów do tego, żeby zacząć czepać mocno galotami. I na koniec postanowiłem okazać trochę sympatii, empatii, miłości, miłosierdzia. No w sumie Becia jest kobietą i powinniśmy jako mężczyźni, a ja jestem mężczyzną, kobietom no, dawać pewien przywilej, pewną palmę pierwszeństwa, a także ułatwiać im ciężką, ciernistą drogę na przykład do kariery. Więc powiem wam, że teraz zacytuję jednego bardzo fajnego internautę, który na Twitterze też chyba trochę z empatią podchodzi do Beaty. Znacie mnie, wiecie, że nie jestem przesadnym admiratorem Beaty Szydło, ale zobaczcie, jak Kaczyński traktuje byłą premier. Jak zbędny mebel, taki w sam raz do wyrzucenia na śmietnik. Pogarda nawet wobec swoich, nienawiść tylko wobec nas. A skoro mówimy już o meblach, to muszę też przytoczyć jeden komentarz, który pojawił się pod ostatnim filmem z mojej serii. Wreszcie doczekałeś się biurka. Niestety to nie jest biurko, to jest stolnica. Nie no, jest to biurko, ale jest to niedocelowe jeszcze biurko. Dobra, powiem tak, sprawę Beci już mamy zakończoną, więc jak macie ochotę zasubskrybować, polajkować albo skomentować, to bardzo się cieszę. Jeżeli chodzi natomiast o biurko, to powiem wam tak, znaleźliśmy kogoś, kto zrobi biurko, biurko się ponoć robi, pewno za parę, może paręnaście dni będzie biurko, ale ja do was mam w tym momencie taką, nie do was, dla was taką zagadkę. Znajdźcie jedną różnicę, która jest w całym tym setupie dzisiaj, a nie było tego czegoś wczoraj, albo dzisiaj tego nie ma, a wczoraj było. Jeżeli znajdziecie tę różnicę i wpiszecie mi w komentarzu, to pierwsze trzy osoby, które wpiszą to w komentarzu, dostaną link do pobrania, darmowego pobrania mojej książki, a wśród kolejnych dwóch osób, które znajdą to w setupie i w prześmiewczy sposób skomentują, wybiorę te dwie osoby i też im dam link do darmowego pobrania mojej książki. A skoro mówimy o czymś darmowym, to musimy powiedzieć o tym, że moja książka może jest tam warta 40 zł. Ale Jarosław Kaczyński zrobił nic innego, jak przyznał się do tego, że podpieprzył ponad 3 miliardy złotych. Posłuchajcie, co Kaczyński miał ostatnio do powiedzenia o aferze, którą od piątku próbuje obnażyć Donald Tusk. I tam tym razem skonstruowano te 100 miliardów złotych, które mają być w potocznym rozumieniu po prostu ukradzione. Jeśli by chodziło o różnego rodzaju wsparcia dla instytucji społecznych, my nie ukrywamy, że mieliśmy zamiar i rzeczywiście to, żeśmy przeprowadzili, wesprzeć działalność społeczną prowadzoną z motywacji chrześcijańskich, z motywacji patriotycznych, narodowych, no to żadne 100 miliardów w ciągu 8 lat tutaj nie wchodzi w grę. To mogło być już, ryzykuję, bo to jest suma prawdopodobnie, jeżeli chodzi o przeciętną, za duża. No to może być 3 miliardy rocznie. I zaskoczę was. Ja naprawdę w tym momencie wierzę Jarosławowi Kaczyńskiemu. Ja wierzę w to, co on mówi. 100 miliardów, o których mówi Donald Tusk, to nawet dla mnie jest taka kwota, która jest niewyobrażalna. No, ja nie wierzę w to, żeby pisowcy byli w stanie przygotować taki sprytny plan podpieprzenia 100 miliardów. Naprawdę 100 miliardów w 8 lat to jest naprawdę fura pieniędzy. Nawet moim zdaniem oni by nie byli w stanie, ale 3 miliardy to niewiele zmienia. To też jest potężne złodziejstwo, do którego dzisiaj trochę przyznaje się Jarosław Kaczyński. Ale gdybyśmy chcieli zrobić z tego prześmiewczą sprawę, to moglibyśmy policzyć, że 1000 kandydatów, bo mniej więcej w 2023 roku do Sejmu i Senatu kandydowało około 1000 osób, takich znaczących osób. Ja nie mówię wszystkich kandydatów, którzy byli mięsem armatnym. Ja mówię o tych jedynkach, dwójkach, czy tam ostatnich miejscach, których naprawdę było około 1000. To każdy z nich na godzinę swojej ciężkiej poselskiej pracy podpieprzył jedynie 86 zł. Więc naprawdę jest o co Donald kruszyć kopię o 86 zł na godzinę? Błagam, no dajmy spokój, to jest tylko 86 zł. To jest ledwo flaszka i zagrycha. Ale nie, żartowałem.
Jest o co kruszyć kopię i po pierwsze, na moim Twitterze, do którego macie tu link, napisałem mocny komentarz, że powinniśmy rozliczyć tych złodziei nawet za 86 zł. Co więcej, jeżeli Ryszard Kalisz, członek Państwowej Komisji Wyborczej, przynosi dokumenty na to, że Sasin podpieprzył 1,5 miliona, znaczy podpieprzył, że zlecił zależnym sobie spółkom, żeby te wydatkowały 1,5 miliona, to znaczy, że takich Sasinów, jeżeli mamy 1000, to mamy już 1,5 miliarda złotych podpieprzone na Sasina. Jej bezczelne to było to, że były to środki wykorzystywane ze urzędów, których ci ludzie, którzy pełnili funkcje państwowe, pełnili, a jednocześnie startowali w wyborach. No mam tu na przykład, panu powiem od razu, bo pan minister aktywów państwowych, słynny Jacek Sasin. Tak. Ministerstwo Aktywów Państwowych w tym okresie od 8 sierpnia 2023 do 15 października 2023 poniosło koszty 1 424 000 na zakup czasu antenowego oraz zakup produkcji spotu, w którym występował Jacek Sasin. I słyszeliście, co powiedział Ryszard Kalisz. On ma na to dokumenty, ale jest jeszcze jedna rzecz, o której się nie mówi. Moim zdaniem Sasin chciał dobrze. Znaczy, wiecie, że żartuję w tym momencie, ale załóżmy, że nie żartuję. Jacek naprawdę chciał dobrze. On miał pewien plan. On chciał, aby Polska kawą słynęła i on chciał w Polsce zrobić Sasin Cafe. Wyobrażacie sobie w każdym dużym mieście, w każdej galerii Sasin Cafe, w każdej małej pipidówie mała Sasin Cafe Express, idziecie sobie, nie wiem, w miejscowości typu Żarów, w której mieszka 7 tysięcy ludzi i widzicie Sasin Cafe nagle. Czy nie byłoby to miłe? Czy serce by nie rosło? Dlaczego ten cholerny Szczerba czepia się Jacka Sasina? No zobaczcie, jak ten bulterier Tuska się czepia. Chyba najbardziej bulwersuje Polki i Polaków to, co się dzieje wokół Państwowej Komisji Wyborczej i ten brak decyzji. W sytuacji, kiedy ja w tej chwili do studia, pani właśnie redaktor, widzę, że pan ma mnóstwo przyniosłem dokumentów. Faktury, lewe faktury, czyli faktury na takie gadżety, jak ten długopis, jeżeli państwo są w stanie zobaczyć, Jacka Sasina, z jego nazwiskiem i z logiem, ale również takie materiały jak kubki, które były robione na potrzeby kampanii wyborczej, Sasin Cafe, ale tu jest napisane malutkimi literami sfinansowane z budżetu KW PiS. To jest tak, to jest tak wygląda w pełnych kolorach, pisowskich kolorach ten kubek, który finansował wykonawca spółki Skarbu Państwa. Grosza nie wydał Państwowy Komitet Wyborczy PiSu na te... Gdyby Sasin dalej był szefem Ministerstwa Aktywów Państwowych, Sasin Cafe by się snuła wszędzie. Miałbyś taką promocję, jedziesz sobie elektrycznym autem od Mateusza Morawieckiego, wychodząc z domu, gdzie masz też dom od Mateusza Morawieckiego i jedziesz sobie rano, zanim pojedziesz do pracy, jedziesz sobie na kawę do Sasin Cafe. Widzicie to oczami wyobraźni? Ja naprawdę to widzę. Jadę Izerą z mojego pięknego 60-metrowego mieszkania na kawę, gdzie płacę za kawę i bułkę, nie croissanta, bo to nie po Sasinowemu, na bułkę i kawę, za które płacę 5 zł. Ta idylla i ten piękny obraz został zniszczony 15 października, kiedy takie mędy jak ja przez lata udowadniały, że złodziejstwo sasinowe, kaczyńskie i morawieckie trzeba obnażać i niszczyć. Takie mędy jak ja stały do 3 nad ranem na Jagodnie i głosowały na Tuska, Rudego Tuska i Bodnarowców. Takie mędy jak ja postanowiły, że kawa w Starbucksie będzie kosztowała, w sumie nie wiem ile kosztuje kawa w Starbucksie, tutaj kosztuje jakieś 12-13 zł, to pewno w Polsce z dwie dychy, jak nie więcej. I później takie mędy jak ja muszą takim wspaniałym widzom jak wy dziękować za to, że zobaczcie, jest już 50 osób, prawie 50 osób, które finansowo wspiera mój kanał. Ale dlaczego mówię o tym wsparciu? Dlatego, że spółki Skarbu Państwa za czasów Sasina wspierały pisowców. A wy, moi widzowie, nie tylko za czasów Sasina, ale i dzisiaj wspieracie mnie w drodze do tego, żeby pokazywać wam, jak polityka za PiSu była obłudna, skorumpowana i strasznie przekupiona.
normalnie zgwałcona, bym powiedział. Dzięki temu, że jest was tam prawie 50, a na Patronite, wczoraj dostałem maila, jest was już troje. Naprawdę mega się cieszę. Tutaj macie link do Patronite, jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to zapraszam. Jest was już troje. Nie podaję nazwisk, bo nie wiem, czy chcecie, abyście byli pokazywani na moim kanale, ale jeżeli chcecie, abym was pokazał, to napiszcie do mnie maila albo napiszcie do mnie na Instagramie, link znajdziecie w opisie. Tam nie tylko napiszcie do mnie, że chcecie być prezentowani na moich social mediach, ale napiszcie też, bo dzięki temu wyślę wam link do pobrania, darmowego pobrania mojej książki Spisek. Dzisiaj dziękuję wam już za ten materiał, a także dziękuję wam za wsparcie prosto z mojego ciągle budowanego studia prowadzonego na pięknej stolnicy. Na razie i do jutra, moi kochani.